Cześć, siemanko, guten morgen. Warum kolarzyna, witam was serdecznie z rundy próbnej, gdzie chcę sprawdzić, ile ta runda będzie miała kilometrów i z jakim rytmem będę w stanie kręcić, żeby wytrzymać. Chyba że skrócę trochę, bo wyjdzie mi jakieś 8 km, więc tak się zastanawiam, czy nie zrobić tego na krótszym dystansie. A chodzi o to, że będę chciał sprawdzić, jakie ciśnienie będzie dla mnie optymalne. A jeżdżę od niedawna, jak wiecie, na tublesach, a za niedługo Mistrzostwa Świata. Chciałbym dobrać sobie odpowiednie ciśnienie do tego, żeby było komfortowo, a zarazem szybko. Bo jak się okazuje, po moich przejazdach tublesy zrobiły na mnie mega ogromne wrażenie i czas to sprawdzić. Inspiracją do tego ciśnieniowego testu był wstał sprzed kompa. Konradzie, pozdrawiam cię, dziękuję trochę za pomysł. Bardzo fajne i ciekawe jest to, że Konrad wpadł na ten sam pomysł co ja na początku swoich testów, jakieś 2 lata temu, żeby mierzyć to na kadencji, czyli jedziemy ze stałą kadencją, mamy stałą prędkość, utrzymujemy kadencję, bo niestety nie da się utrzymać w każdym momencie tej samej mocy. Jest to bardzo trudne. Ale widzę, że tutaj będzie chyba fajniejszy odcinek, w miarę płaski, który będzie krótszy i to chyba będzie lepsze, bo będę mógł zrobić ten pomiar parę razy. Zaraz przejadę się jeszcze raz, bo kurczę, są góreczki, zobaczcie, a pod takie górki nie chciałbym się pchać. Teraz to jadę i mówię do was, jest fajny odcinek i on ma bodajże 2 km w jedną stronę, czyli coś podobnego jak u Konrada. I tego się będziemy trzymać. Zaraz przejadę jeszcze raz, zobaczymy sobie, jak to nam finalnie wyjdzie. Także zrobię sobie przejazd jeszcze jeden i wracamy po tej krótkiej przerwie. No i dobra, udało mi się zrobić tą krótszą wersję. Myślę, że będzie fajniejsza, bo wyszło mi 4 km. Średnia wyszła jakieś 28. O, średnia waty nas tu bardzo nie interesuje. Ale interesuje nas kadencja. I tu będę starał się trzymać tej kadencji. 82. O, i zobaczcie, fajnie wyszło, bo praktycznie mamy 10 metrów przewyższeń i trochę w dół 13, czyli mniej więcej równo, a reszta nas tutaj nie interesuje. Czyli będziemy się tego trzymać. Jeżdżę w tej chwili na bardzo fajnych oponach, które mam od niedawna, a są to mianowicie Continentale Grand Prix 5000 ASTR. Jakby ktoś jeszcze o nich nie słyszał, są to ta opona jest zastępcą znanej, popularnej opony Continentala Grand Prix 4 sezony. Jest tu wersja tubeless, także jeździmy na tublesach. I teraz tak, na początek, jak tutaj widzicie, producent nam podaje, że można jeździć z maksymalną wartością, jeśli chodzi o ciśnienie, 6,5. I zaczniemy od tych 6,5. Niestety nie pokażę wam jazdy z trasy i licznika, jak to było przy starych testach, bo niestety zapomniałem z domu uchwytu, nie wziąłem ze sobą, także będziemy widzieli się tylko na końcach przejazdów. I teraz będzie pompowanko, bo w tej chwili nie wiem nawet jakie było ciśnienie, a na koniec weźmiemy, porównamy sobie. Mam ze sobą kompresorek i teraz tak, napykamy sobie
6,5 tyle, ile zaleca producent maksymalnie. I żeby było ciekawie, obliczymy w kalkulatorze, ile przy mojej wadze i wadze roweru mniej więcej jest zalecane ciśnienie, na nim zrobimy przejazd. Pierwszy przejazd, tak jak już wspomniałem, zrobimy na maksymalnej, a drugi będzie na zalecanym przez kalkulator, a trzeci zrobimy pomiędzy, czyli policzymy sobie różnicę między pierwszym ciśnieniem a tym zalecanym. Także co, do dzieła, bierzemy się za pompowanko. I tak, na pierwszy przejazd było 3,7. Weźmiemy sobie ten jeden przejazd, wliczymy też. Dobra, mamy przód. Co mnie też ciekawi, ciekawi mnie bardzo to, jak będzie zachowywała się opona, jeśli chodzi o kamyki, przy tym najwyższym ciśnieniu. Bo już z doświadczenia wiem, jeżdżąc, no już ze 2000 na tublecach zrobiłem, że naprawdę fajnie, może nie tyle co mijają tublesy, a kurczę, no tak fajnie omija opona te kamyki i one, opona po prostu nie strzela, nie psuje się, nie rysuje tej opony, nie powoduje tego, że się przebija. I zobaczymy, jak to jest przy tym najwyższym ciśnieniu, bo jeszcze nie próbowałem w sumie, zawsze według kalkulatora sobie liczyłem, więc dzisiaj będzie pierwszy raz na takim wysokim ciśnieniu. Jestem ciekawy, bo przede mną za niedługo mistrzostwa świata w ultrakolarstwie i chyba warto wiedzieć wcześniej, na jakim ciśnieniu będziemy najszybsi i przy okazji komfortowo, bezpiecznie i to, żeby nie złapać kapcia. Dobra, lecimy z tyłem. Zaraz zobaczymy, ile było. No i tutaj mamy w tym momencie 3,7, 3,9 i lecimy! Ja robię przejazd i widzimy się za chwilę. Pierwsza runda za mną. Włączamy sobie podsumowanko. No i trochę, kurczę, bardziej się starałem trzymać tą kadencję. No i wzrosła średnia. Trzymałem się 85. Co my tutaj dalej mamy? No, wyszło 83. Czyli elegancko, tak jak miało być. Ach, jaka moc. No, lecimy. Halo. 169 W. Dobra. Powtóreczka. I jakie wrażenie, jeśli chodzi o ciśnienie? Nie strzelały kamyki, więc nie jest źle. Zobaczymy, co nam pokaże dalej test. Teraz jeszcze raz to samo. Zmniejszymy na policzone ciśnienie. I na końcu pomiędzy. Pewnie będzie już ciemno, ale czego się nie robi dla nauki. Dobra, drugi przejazd za mną. Nie będziemy tutaj klikać za bardzo. Wyszło nam praktycznie to samo. Watów trochę mniej. A co wyszło z kadencją? Kadencja idealnie. Czyli tutaj tak nam wyszło. No i co? Teraz pokażę wam fajną aplikację i policzymy w niej, ile woron kolarzyna potrzebuje do tego, żeby jechać prawilnie. I tak, wpisałem sobie wagę 73, dlatego że, no wiadomo, buty, jakaś tam pompka, te sprawy. Waga roweru 10 kg, bo wiadomo, jakiś tam tutaj jakiś osprzęt jest. Nie będę się przecież ważył dokładnie. I teraz tak, klikamy sobie na tublesika i klikamy
teraz na ile musimy to napompować. Przód na 3,7, tył na 4,10. To teraz zrobimy tak, że drugi przejazd zrobimy o jedną atmosferę więcej, czyli zrobimy 5,1 i 4,7. No, może być ciekawie. Także pompujemy 3,7, 4,1. Dobra, ustawiamy sobie na 3,7. Zobaczymy, czy udało mi się tyle spuścić powietrza. Akurat udało mi się na 2,4. Lecimy. Dobra, lecimy z tyłem. Dobra, widzimy się za chwilę po pierwszym przejeździe i drugim. Zobaczymy, jaka będzie różnica. Na pewno będzie różnica w komforcie, bo teraz jak jechałem, to może nie tyle co odbijałem się jak piłka, ale czułem się coś takie bardziej poddętkowo, nie? Ale szybciej się jechało. Także widzimy się za chwilę. Dobra, pierwszy przejazd na zalecanym ciśnieniu zrobiony. Zaraz zobaczymy, co nam tu wyszło. No i mamy podsumowanko. No i kurde, ciekawe rzeczy nam wyszły. Jaka kadencja? Troszkę większa. Ale wszystko to samo. I waty nam wyszły te same. Kurde, fajne, nie? Lecimy jeszcze raz. Bo jakby nie inaczej. Za chwilę jest. Co wam mogę powiedzieć? Że trening jest top. Sprawdzamy, co nam tutaj wyszło. O! Nowy FTP, pomiń. Co tu się dzieje? Sprawdzamy. Ha! Ciekawe. Wszystko jest to samo. Tylko waty nam maleją. Pytanie, czy dlatego, że zmienia się trochę wiatr? Czy o co tutaj chodzi? Wiecie co? Zrobimy dzisiaj jeszcze na tym 6,5 i najwyżej, jak zechcecie, zrobimy drugą rundę. Może tym bardziej, tym razem za dnia. Bo jestem ciekawy teraz, co wyjdzie. Czy nam wyjdzie mniej, czy więcej? Nie wiem. Robimy teraz na znowu 6,5, a to pomiędzy pominiemy. Kurde, ciekawa sprawa. Dobra, lecimy 6,5. Serio ciekawe to jest. Ale powiem wam, że nie czuję jakoś, żeby wiatr się mocno zmieniał. Czuję, że jest tak samo. Bo nawet patrzyłem, że na przestrzeni 3 godzin, teraz co wyszedłem na dwór, miało być tyle samo. Tym bardziej, że tu jest w lesie, to nie powinno jakoś tak się zmieniać mocno. Zobaczymy, ostatnia próba dzisiaj. Nawet bateria już nie domaga. No i dobra, zobaczymy, co to wyjdzie i najwyżej nagramy innym razem powtórkę. No jestem ciekawy, ile teraz wyjdzie. Wychodzi na to, że wyszło 160 W. Zobaczymy teraz, no minęło trochę czasu. Czy to wina wiatru, że nam zmalał? Zobaczymy, no jest ciemno, ale mamy lampeczkę. Damy radę. Trening, jak znalazł. Jesteście ciekawi, co to wyszło w powtóreczce na 6,5. Jadąc teraz stwierdziłem, że nie będę robił żadnych tabelek, tylko drugim razem, jak będzie powtórka, to po prostu wtedy pobawimy się w tabelki, a teraz będzie trzeba sobie szukać pomiędzy wierszami, jak to wyszło. Dobra, co tu ciekawego nam pokaże.
Znowu jakiś FTP. Podsumowanie. I podsumowanie. Kurde. Czyli jednak to nie jest wiatr. To nie jest wiatr. Nie mam pojęcia, jak to wytłumaczyć. Kurde, kadencja to sama, prędkość to sama, wszystko to samo. Kalibrowane było za każdym razem, kiedy pompowałem, bo wyłączał się Garmin. Zapomniałem wspomnieć, że mamy tutaj Favero Asiomy obustronny pomiar mocy. Kurde, co wy o tym sądzicie? Bo ja jestem zaskoczony, bo jedyną rzeczą, jaką się różni jazda między tym zalecanym ciśnieniem a tym, to że na tamtym jest trochę bardziej wygodnie, czyli na tym mniejszym. Heh, kurde, będzie zagwozdka. No zobaczymy, zobaczymy za dnia. Postaram się wybrać jakąś taką porę dnia, żeby znowu było przez 3 godziny ten sam wiatr. I do zobaczenia w następnym odcinku. No ja powiem wam, dzisiaj będę montował to i będę spał, będę w szoku. Bo wyszły ciekawe kwiatki. A jak chcecie zobaczyć na bieżąco, jak Woron Kolarzyna też zrobi takie rzeczy, to zapraszam na Strawę, do klubu, jak i do mnie na profil, żebyście mogli widzieć na bieżąco, czy zaraz nie będzie jakiś, miejmy nadzieję, dla was ciekawy film, jeśli chodzi o jakieś testy. Łapeczka w górę, subskrypcja, trzymajcie się, hej. Wiecie co? Za tą zmokniętą kurę subskrypcja leci jak nic.